Hej, Katarzyna Kubesko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam nowe informacje na temat LEGO Ninjago Zjednoczeni sezon pierwszy, ale o tym więcej za chwilę. Jeszcze przed zostać zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i przechodzimy już do nowych informacji ze świata LEGO Ninjago. Pierwsza informacja jest to już informacja jeszcze ze stycznia, ale się wam nią tutaj chcę podzielić. Znowu w magazynie LEGO Ninjago Legacy będzie, oto uwaga, taki prezent, będzie to mistrzu z zestawu Dojo Ninja Świątyni kontra, proszę bardzo, taki oto duch. Taka to tutaj informacja, jak, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Dodatkowo po Smoczym Jayu w magazynie będzie Wangelis ze Smoczej Rady. Także to jeszcze takie troszeczkę informacje, no już no, nie jest tak zbytnio na czasie, ale wam to pokazać. Przejdźmy teraz do niczego Zjednoczeni, ponieważ tutaj mamy nowe informacje. Po pierwsze wyciekło nowe zdjęcie Lloyda, które już na pewno wszyscy widzieliście, bo krąży już w internecie już parę dni. Myślę tutaj odwaga o to taki Lloyd, który się wydaje, że chyba jest smutny troszeczkę. Animacja jak widać się nie zmieni, więc spoko, bo taka, in, taka animacja jaka jest od pierwszego sezonu jest naprawdę fajna. E, kolejnym. Informacją jest, że y, pierwszy sezon, bo jak wiemy, podobno mają być dwa, na, na ten moment oczywiście, może też być ich więcej. Także ten serial Lego niczego zjednoczeni również może mieć też 16 sezonów. No, a pierwsze odcinki w sezonie pierwsze będą trwały 22 minuty i będzie ich aż 10. E, w sumie no, no to nie aż, bo w sumie było kiedyś no 30 jak teraz, ale były one po 11 minut, zaraz jest 10 y, odcinków po 22 minuty, czyli tak jak dawniej, więc no czy to spoko, czy to nie, już sami mo możecie sobie ocenić. E, z informacji jeszcze tak takie które też, też już wyszły ponad tydzień temu, to będzie nowy zestaw Lego Ninjago. To będą y, markety Ninjago City. E, i to chyba tyle. Jeszcze wyszła ta nowa książka, ale o tym był shorts, także jak jeżeli tego nie widzieliście, no to Was zapraszam do obejrzenia i do nadrobienia. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o to, co, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu, czy Wy też czekacie na ten nowy sezon LEGO Ninjago United. Dobra, no to co? Widzimy się niedługo. Pa!